Cześć, witam Was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam. Spotykamy się pod bramą burzowego całunu. Spróbujemy sobie tu coś pogmerać w tym odcinku. Z tej baszty może. Może teraz te ptaki nie będą takie ciężkie jak na nasz poziom. Też pytanie, jaką mamy wieczór? Ja może bym odpoczął sobie do ranka, bo ja nie chcę mieć tu jakichś miłych od niespodzianek w nocy. Ale to też fajna mechanika, że się zmienia jakby te pory dnia. Nie jakby, tylko się zmieniają. To teraz pytanie. No to może lepiej teraz wyglądać. Zdecydowanie, skoro mamy ich na strzał. Pytanie, czy będą nam odnawiać tutaj butelki, czy nie za bardzo. Poszło, ale dwie butelki też, trzy właściwie, poszły się bujać, bajabongo. Jakbyśmy ich mogli pojedynczo podprowadzać, to by było coś. Dobra, tam my byliśmy, tam nic nie ma. Więc chyba tutaj dachem musimy. Ale jak zejść z tego dachu? To jest pytanie. Dobra, ale warto, że tu przyszliśmy, Kukri. Mogliśmy właściwie z tego i sobie pokorzystać. To są noże do rzucania na te ptaki. Dobra, chyba stąd nie ma wyjścia, ale czy my tu nie zginiemy? Nie. Ah, nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Ale my z tych czarów nie możemy korzystać, ja nie wiem, co jest grane. Wygląda, jakbyśmy mogli wejść na te schody. Okej, tu mogliśmy zejść drabiną.
to za rycerz. Za mocna postać, bo to wygląda nie jakiś zwykły. Jak nam da strzała. Zablokował mnie, widzieliście? I teraz będziemy musieli przejść tutaj po te runy wszystkie. Masakra, przez te ptasiory, ale mamy kukri. Cholipa. No, trzeba jakoś zapobiegawczo tutaj zacząć grać. Ekwipunek. Nie użyj. Wyposażenie. Tego pierwszego możemy w zasadzie sobie przywołać. A jeszcze tego jednego. To już lepiej wychodzi zdecydowanie, jak sobie podprowadzimy te ptaszyska. A, i gubią od razu beczułkę. Gdzie było to zejście teraz? O, ale fuks, drodzy widzowie. Dobra, pierw runę odzyskać, to jest nasz cel. U! Nie wierzę, co tu się dzieje w tym zamku. Jak go tu pokonać, podejść? Hełm wypędzonego rycerza, zbroja wypędzonego rycerza. A. Duży ciężar. A hełm? Też, dobra. I widzicie, tu jest problem z levelowaniem postaci, bo nie wiemy tak naprawdę, w co tu właściwie. Gdzie byśmy się dostali? Dobra, to stąd zejście tylko. I
idźmy tam dalej. Tam jest jakaś mgła już, widzę w oddali. Żeby zeksplorować ten teren dobrze, ale ja nie czuję się tu swobodnie jeszcze na naszym poziomie. Gdzie jest ta grupa? Na drugą stronę musimy się jakoś udać. Gdzie ta grupa? Na razie jeden przeciwnik, trochę mocniejszy. Ja pierdzielę, widzicie to drodzy... Kurde, i tu psy wpieprzałem te zwłoki, ale widzicie to ciało? Olbrzyma. Po mnie? Nie? Bo jesteśmy bez buteleczek, nie? Trochę kaszana. Wal na śladowcy. Kurde, zawsze powtarzam, że trzeba tych przedmiotów się... Otworzyć. Nie można otworzyć z tej strony. Kurde, trochę tu idę tak, ale bez buteleczek. Kamieniem? O kurwa. Ja pierdzielę, co to tam jest? Nie wierzę. Mam nadzieję, że tam to coś nie podejdzie do nas. O ja pierdzielę. Ja nie wiem, czy to... Kurde, na ten moment jest dobry pomysł, żeby tam się udać. Ja pierdzielę. Ola Boga. Czy mieliśmy jakąś inną drogę tutaj w ogóle? Utwartych z drugiej strony wszystkich zabijać tu. A tu jest jakieś przejście. Marynowana w złocie łapka. Powiedzcie, że tu będzie jakiś punkt płaski. Byliśmy? Nie wiem. A, tu jest ten. Brzydal. Dobra, spróbujmy. Tu. Kurde, dziś będziemy zapoznawać się, myślę, z tym, a nie tyle, co eksplorować. Tam jest przejście.
Dobra, dobra. Tu. Ja nie mogę tamtego nacelować. Byśmy zobaczyli sobie z kukli, chociaż ile on ma energii. Trafimy go. Nie ma sensu. Drodzy widzowie, wiecie co? Idziemy sobie wbić levelek po wytrzymałość. Ha! Jestem w walce, więc nie mogę się cofnąć. Dobra, słusznie w sumie. Ale teraz tutaj wbijemy sobie levelek. Tak, no udamy się tu, wbijemy sobie poziom. Ile tam my potrzebowaliśmy? 9300, nie? To już powinno być w naszym zasięgu. Te dają 400. A potrzebujemy 1200. Nie, no dobra, spoko. Spoko, spoko. Mój błąd, ja chciałem wybrać 3, a wyszło jak zwykle. Wytrzymałość. I zobaczymy od razu, czy możemy sobie założyć tą inną zbroję. Z czegoś bym musiał zrezygnować. Teraz pytanie, czy to nam coś da? Nie za bardzo. No, musimy jeszcze polewelować, drodzy widzowie. Ale w tym miejscu bym się pożegnał. Jednak ten zamek nadal mnie odstrasza. Jest tutaj bardzo trudno. Spróbujemy, myślę, jeszcze jedno podejście w drugim odcinku. Jak nam nie będzie szło, to rezygnujemy z eksploracji tego zamku. Cześć, do zobaczenia.